TEDx to seria organizowanych niezależnie na całym świecie przez grupy wolontariuszy wydarzeń, na których mogą występować mówcy z dowolnej dziedziny działalności ludzkiej. To może być ekonomista, biolog, fizyk, ktokolwiek, po prostu działacz społeczny, który ma coś ciekawego do powiedzenia. Projekt, badanie, jakieś własne przeżycie. Coś, co jest interesujące dla naszej widowni. Dzisiaj prezentujemy Dodekaudion. To jest projekt grupy, której jestem członkiem, Pan Generator, który rozwijam teraz dalej z Hedoko. To jest taki bezprzewodowy, gestykularny kontroler muzyczny, pozwalający grać muzykę za pomocą ruchów rąk, ale również całego ciała wokół jego bryły. Będziemy przeprowadzić krótki performance, taki taneczno-muzyczny z jego użyciem, a potem powiem ogólnie o idei tego projektu, o wszystkich założeniach. Każdy TEDx to jest taki wspaniały miszmasz. Wszyscy, którzy organizują TEDxy, no to takie większe TEDxy, no bo oczywiście są małe, są średnie, są duże. Nasz jest jeden z największych w Europie. Wszyscy próbują zrobić to samo, to znaczy przedstawić widowni taką inspirującą pigułkę, żeby po wzięciu udziału w tym wydarzeniu jednodniowym te kilkaset osób opuściło halę, opuściło pomieszczenie, wynosząc z konferencji coś, czego no jeszcze tego poranka nie mieli. Chyba najbardziej inspirujący był speech Karoliny Sulej. Ona mówiła o modzie w Auschwitz i ogólnie o modzie w takich bardziej standardowych kontekstach. Temat wydałoby się dosyć kontrowersyjny, ale to jest inspirujące, znaczy spojrzenie na pewne znane nam wszystkim problemy z zupełnie innej perspektywy. Wydałoby się obrazoburczej, ale tak naprawdę pokazującej głębie całego zjawiska, które często tak jest niestety sprowadzane do pewnych schematów, pewnych takich już wbitych nam do głowy obrazów, a to ukazuje to zagadnienie z innej, ciekawej perspektywy. O TEDzie jako takim w ogóle mówi się, że to jest konferencja sprzedawców idei. I ciężko tutaj czasem byłoby wysnuć jakiś projekt, który miałby dopiero być zrealizowany. Często mówi się raczej o tym, co już miało miejsce i co w jakiś sposób może zainspirować innych do działania. Tak więc projekty wyrosłe z TEDxa raczej nie są popularne, tak można w skrócie powiedzieć. Z mojego punktu widzenia oczywiście jest gorzej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku pierwsza sesja zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a to dlatego, że występowali tacy ludzie jak Mark Krawczyński, który mówił o takiej narodowo-twórczej roli architektury, wielkich projektów architektonicznych w Australii i zachęcał do tego Polaków, żeby coś takiego zrobić. Była mowa o... Rybiński opowiadał o tym, jak z Polski zrobić drugie Stany Zjednoczone i namawiał nas do utopijnego myślenia o wspólnocie. Uważam, że Polacy są niezmiernie innowacyjni. Uważam, że to, co się w tym kraju dzieje w tym momencie, jest do dużego stopnia inspirujące dla ludzi spoza tego kraju. Jeden z naszych speakerów, Rafał Trzaskowski, który jest członkiem Europejskiego Parlamentu, zaskoczył mnie swoim niezmiernie energetycznym, pozytywnym podejściem jako polityk, ale nie zaskoczył mnie treścią swego wystąpienia. Dla mnie kuriozalne zupełnie było wystąpienie Rafała Trzaskowskiego, który zasunął taką propagandę europejską, która również nie miała nic wspólnego z myśleniem wspólnotowym, tylko takim była zawołaniem do tego, że Europa się liczy. Europa się liczy, tak? Znaczy, ale po co się liczy, tak? Znaczy w ogóle za mało było tego pytania tutaj, i tego nie słyszałem, tak? Jakby po co? Po co? Coś tam, ktoś tam robi, po co? Ciekawym przykładem takiej idei z pogranicza polityki i ekonomii było zeszłoroczne wystąpienie profesora Krzysztofa Rybińskiego, który opowiadał, jak w 12 miesięcy zmienić Polskę w najbardziej innowacyjny kraj na świecie. Puenta była taka, jaką zapewne niektórzy będą kojarzyli, żeby zaatakować Stany Zjednoczone i się poddać po niedługim czasie.
Mamy wystąpienia z bardzo, bardzo różnych obszarów. Tak jak mówiłem, mieliśmy kucharzy, mieliśmy Karola Okrasy na przykład. Mieliśmy aktorów, muzyków, zawsze mamy jakieś występy również na żywo, muzyczne właśnie. Mieliśmy także występ muzyczny z trzech kontynentów za pomocą Skype'a połączony, który troszeczkę ze względów technicznych nie wypalił, ale był pierwszym takim, chyba do tej pory jedynym nadal, występem muzycznym, kiedy jeden muzyk gra w Chicago, drugi na Nowej Zelandii, w Auckland, a trzeci w Warszawie u nas na scenie. Mimo tak nieprzyjemnych, mówiąc delikatnie, okoliczności, w jakich się znaleźli ludzie w obozach koncentracyjnych, jak ogólnie w kontekście całej II wojny światowej, a nadal mieli potrzebę wyrażania siebie, również poprzez tak, wydawałoby się, błahe rzeczy jak ubiór, jak właśnie swego rodzaju moda. A w pewnym sensie trzymali się tej mody, tych kwestii związanych z ubiorem, zachowując swoje człowieczeństwo, można tak powiedzieć, tak to ująć. Podobał mi się też tok, który dotyczył street teachers, czyli tego, że czasami przypadek kieruje naszym życiem i okazuje się, że przypadkowa osoba, którą gdzieś tam spotkamy na ulicy, coś nam powie, co może zmienić nasze życie. To było podane na przykładzie negocjacji w Afganistanie, gdzie w którymś momencie, kiedy już doszło do takiego klinczu i negocjatorzy nie mogli w ogóle pójść dalej, ani o krok dalej, to jeden właśnie z negocjatorów przechadzał się tam ulicami miasta i natknął się na chłopca, który powiedział, buy some tea. Kup trochę herbaty. I jego nagle olśniło, że żeby przełamać te lody, on musi kupić jakąś herbatę, jakieś ciastka, jakiś nawiązać kontakt taki z tą drugą stroną, bo negocjowali przy kałasznikowach tak naprawdę z tyłu. I to był taki moment przełomowy, kiedy on zrobił imprezę, później druga strona, Afganistańczycy zaprosili go na imprezę i to gdzieś po prostu przełamało te lody i doszli do jakiegoś porozumienia.